Cześć, hej, witam Was, z tej strony Poseidon. Zapraszam na kolejny poranik serii modyfikacji oraz napraw sprzętów komputerowych. I w dzisiejszym poraniku będziemy diagnozować, dlaczego laptop się nie uruchamia. Jak wiecie, albo nie wiecie, jest dużo przyczyn, dlaczego komputer właśnie się nie uruchamia. I dziś zdiagnozujemy tak krok po kroku, dlaczego laptop od klientki, który dostałem, się nie uruchamia. Będziemy to sprawdzać i dochodzić do tego krok po kroku, co jest nie tak, że komputer się w ogóle nie uruchamia, a więc zapraszam. I tak jak widzicie, jest to laptop pod firmy Lenovo i na początku sprawdzimy, podłączymy ładowarkę do gniazda. Jak widzimy, nie ma żadnej reakcji, komputer nie startuje. I to, co ja na swoim serwisie zawsze w pierwszej kolejności do tego robię, sprawdzam napięcie oczywiście ładowarki. Jest to najprostsza sprawa i najlepiej zacząć od najprostszych spraw i dochodzić do takich problemów coraz to trudniejszych, co to mogło się stać. Pierwszy sprawdzimy napięcie w ładowarce. I tak, mamy nasz miernik, mamy tutaj przewody testujące, czerwony i czarny od naszego miernika i naszą ładowarkę. Jak widzicie, ładowarka ma dość nietypowe wejście, a więc włączamy nasz miernik na napięcie stałe i tutaj czerwony przewód testujący wkładamy do środka ładowarki, a czarnym dotykamy tutaj obrzeże, czyli masę. I jak widzimy, mamy 20,2 V, czyli na tą ładowarkę jest to poprawne ładowanie. Odczytać to możemy tutaj z tych parametrów naszej ładowarki, jakie powinno być wyjściowe napięcie. Więc już możemy wykluczyć ładowarkę, że jest winowajcą i ładowarka jest sprawna. A więc przechodzimy do dalszej rzeczy. A więc tak, następną rzeczą, jaką zdiagnozujemy, dlaczego nasz komputer się nie uruchamia, będzie sprawdzenie gniazda zasilającego w laptopie, czy po prostu tam dochodzi prąd, czy albo nie jest uszkodzone to gniazdo. A więc aby się dostać do tego gniazda, musimy rozebrać nasz komputer, więc zabieram się do roboty. Zobaczcie, co zauważyłem przy rozkręcaniu laptopa. Zobaczcie, jak ta śruba wystaje. To nie jest oryginalna śruba z dużym gwintem. Nie wiem, kto to robił. Tutaj mamy w ogóle niepasujące śruby. Są na jakieś różne krzyżaki. To samo jest tutaj. Tutaj mamy jeszcze gdzieś śrubę, o tu, na śrubokręt płaski. Widzę, że już ktoś przy tym laptopie grzebał i boję się już, co tam może być w środku. A więc zobaczymy. Słuchajcie, ten ktoś, kto przede mną robił ten komputer, naprawdę musiał być niezłym szpecem. Zobaczcie, tej śruby w ogóle nie mogę wymontować. Jest bardzo duża i długa, że nie mogę jej w ogóle wykręcić. Cały czas jest gdzieś tam umocowana. Druga, gorsza sprawa, tutaj tą zaślepkę, która maskuje nam dysk oraz kości pamięci RAM, zostało sklejone jakimś klejem z typu super glue lub kropelka i teraz zostaje mi tylko chyba wyłamać tą zaślepkę, bo inaczej tego nie wymontuję. A więc szacun dla tego gościa, który to robił. Niech więcej nie dotyka komputerów, jeżeli pozna ten komputer, że on go naprawiał. Nie ruszajcie więcej takich rzeczy, jak się na tym nie znacie.
Tak jak widzicie, dostaliśmy się do wnętrza komputera i to co od razu stwierdzam, zobaczcie jak to wszystko chodzi tutaj, to co było sklejone, musiałem tą całą zaszlepkę wyłamać i dzwoniłem do klientki i przekazałem, że trzeba zamówić całą dolną obudowę laptopa. Zgodziła się, więc to zamówiłem i nie przejmowałem się tym, że to zostało to wyłamane. Jak widzimy, mamy tutaj te gniazdo zasilania i teraz sprawdzimy, czy dochodzi po prostu prąd do tego gniazda i czy to nie jest właśnie winowajcą te gniazdo, a więc zaraz się przekonamy. Tak, mamy wymontowane gniazdo zasilania z tego laptopa i ładowarkę od laptopa podłączoną już do sieci, do prądu. Tu jest już prąd, to co możecie zobaczyć. Jak widać na mierniku, jest napięcie. I od razu tutaj taka przestroga, jeżeli nie wiecie, nie czujecie się na siłach, żeby takie coś wykonywać, nie ruszajcie tego, dajcie to lepiej do serwisu lub do mnie. Ja sam to naprawię, bo to już pracujemy pod napięciem, a więc jak widzicie ułożyłem gniazdo do ładowarki. I teraz będziemy sprawdzać napięcie, czy idzie tutaj właśnie przez te gniazdo. A więc czerwony test przewodowy i czarny. Widzimy, nie ma. Jak widzimy, płynie na prąd, ale jest za słabe to napięcie. Zobaczmy jeszcze tak. Tak jak widzimy, jest za słabe to napięcie. Jeszcze raz. I prawdopodobnie odnaleźliśmy winowajcę. Czemu nam komputer się nie uruchamia? Tak jak widzimy, jest to za słabe. O! Teraz ok. Czyli. I nie ma. Czyli nie wiem, czy to będzie widać tutaj na filmie, ale tutaj jest pęknięta obudowa tego gniazda i tutaj są dwa takie piny. Prawdopodobnie to jest tą winą, że to gniazdo pękło, te piny się tutaj porozsuwały na boki i po prostu gniazdo jest uszkodzone. Spróbuję je naprawić, na razie nie zamawiać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj pozaginam te piny, podłączymy je tutaj bezpośrednio teraz do komputera i zobaczymy, czy komputer będzie startował. Ok, sprawdźmy, czy teraz po naprawie to gniazdo nam będzie prawidłowo funkcjonowało i będzie trzymało równe napięcie. Jeżeli nie, będziemy zamawiać nowe gniazdo. Widać, jest teraz ok. Jest napięcie. To co teraz robię, to jest po prostu taki test. Sprawdzam to, czy to napięcie idzie cały czas.
Jak widzimy, jest ok. Jest ok. A więc spróbujemy to teraz podłączyć do komputera i zobaczymy, czy radzi komputer za każdym razem startowo. Czyli niby to zwężenie tutaj tych pinów w środku gniazda pomogło i napięcie jest teraz poprawne. Jak widzicie, było wtedy 18 bądź 19, już pamiętam, teraz było 22 poprawne. A więc zobaczymy. Tak jak widzicie, mamy podłączone gniazdo już do płyty głównej i ta tasiemka, zapewne się zastanawiacie, co to jest nic innego jak przycisk power, czyli włącznik naszego komputera. Od razu mówię, nie róbcie tego sami, jeżeli czujecie się na siłach, bo tutaj możecie uszkodzić komputer, a nawet i swoje zdrowie, bo pracujemy pod napięciem. A więc, jeżeli, mówię, nie czujecie się na siłach, tego nie ruszajcie. Podłączone jest zasilanie i spróbujmy wystartować komputer. Nie ma reakcji. Jak widać, komputer wystartował. A teraz zrobię jeszcze ten test i ruszę tym tutaj gniazdem. Widzicie? Wyłączył się. Czyli nie ma sensu naprawy dalszej tego gniazda i po prostu zostaje zamówienie nowego gniazda, bo gdzieś tutaj po prostu ta obudowa jest pęknięta i nie łączy nie zawsze. A więc zamawiamy nowe gniazdo, wymieniamy i mamy naprawę wykonaną. I tak, jak widzicie, mam już nowe gniazdo, dotarło do mnie oraz cała dolna obudowa laptopa z tą tutaj właśnie zaślepką na kości pamięci RAM oraz dysk twardy. To wszystko do mnie dotarło i będę teraz to po prostu przekładał do tej oto obudowy dolnej laptopa. Zamontuję właśnie tam płytę górną, podłączę gniazdo, wszystko złożę i odpalimy komputer. Komputer już na pewno będzie poprawnie startował. Komputer się włączy i oddaje komputer klienta, a więc do dzieła. Tak jak zapewne wiecie, żeby wymienić tą dolną obudowę i to wszystko zamontować tutaj, muszę wymontować wszystkie podzespoły, jakie są zamontowane w tej dolnej obudowie, czyli złącze, SATA na dysk, głośniki oraz różnego rodzaju inne tutaj porty USB. To wszystko muszę teraz przenieść do właśnie tej nowej obudowy, którą zamówiłem. Więc to troszkę czasu zajmuje. Ale komputer będzie całkowicie lepiej wyglądał niż to, co dostałem komputer do naprawy. I jak widzicie, to wszystko muszę wykręcać, wymontowywać i na nowo wszystko będę składać.
I okej, jak widzicie, komputer jest już złożony i sprawdźmy, czy teraz wystartuje. Podłączamy go do zasilania i klikamy przycisk power. Jak widać, komputer wystartował. Poruszajmy tym gniazdem, wszystko jest poprawnie, nic się nie dzieje. A więc uważam, że naprawa została wykonana poprawnie. Diagnoza została wykonana poprawnie i komputer wystartował. A więc na dziś to tyle tego poradnika. Jeżeli poradnik się podobał, zasubskrybuj kanał, zostaw łapę pod tym filmem oraz jeżeli jeszcze nie oglądałeś portalu bezstronu.pl, mojej strony internetowej, zajrzyj tam. Tam też są nowe poradniki cały czas dodawane. Dowiesz się kiedy i gdzie, o jakiej porze dodawane będą nowe poradniki i jakie poradniki. A więc na dziś to tyle. Cześć, hej, Poseidon.